bo to jest jednak łączność pokoleniowa. Ale przechodzę do mojego przodka. Przepraszam, że użyję takiego skrótu, ale do mojego prapradziadka. Maksymilian Otto. Trudno opowiedzieć historię życia człowieka żyjącego kilka pokoleń przede mną. Jeżeli nawet istnieją w archiwach dokumenty, są to informacje, co i kiedy wydarzyło się i kto w wydarzeniach uczestniczył. Niestety nie są one kompletne. Pozostaje przekaz rodzinny opowiadany z pokolenia na pokolenie, a jest tych pokoleń między mną a moim szacownym przodkiem Maksymilianem Otto, o ile się nie mylę, 7. Przekazowi nie sprzyjały też okoliczności zdarzenia historyczne, jakimi moja rodzina była doświadczana. Mam tu na myśli okres zaborów, represji II wojny światowej, a także prześladowań po II wojnie światowej przez komunistów. Czas ten nie sprzyjał opowiadaniu wprost o przodkach, którzy walczyli za wolną i niepodległą Polskę. Maksymilian Otto urodził się w 1814 roku w Wielkopolsce, a dokładnie w Jarocinie. Jego rodzicami byli August Karol Otto i Franciszka Nawrotek Nawrocka. Ojciec jego był farmaceutą. Nie wiadomo nic dokładnie o wykształceniu Maksymiliana Otto. Z dokumentów, które zachowały się w archiwach, opatrzonych jego eleganckim, wyrobionym podpisem, można wnioskować, że był człowiekiem wykształconym. Maksymilian Otto trzykrotnie wstępuje w związek małżeński. Z Serafiną Wachulską, a po jej śmierci z jej siostrą Anastazją Wachulską. Jego trzecią żoną jest Karolina Mianowska. Ja jestem w prostej linii potomkiem Anastazji Wachulskiej. Maksymilian Otto przenosi się z Jarocina do Górki Kronowskiej, gdzie piastuje funkcję wójta tej gminy. Staje się także właścicielem folwarku Uzarki. Zamieszkuje w Wieruszowie, gdzie zostaje powołany na burmistrza miasta Wieruszowa. W czasie powstania styczniowego 1864 roku pełni funkcję naczelnika miasta Wieruszowa, powołany do tej zaszczytnej funkcji przez władzę powstańczą. Poddaje się w pełni rozkazom i czynnie z zaangażowaniem uczestniczy w działaniach na rzecz powstania. Na skutek doniesienia o jego współpracy z władzami powstańczymi władze carskiej Rosji przygotowują zasadzkę. W ostatniej chwili Maksymilian Otto salwuje się ucieczką do granicy pruskiej i przebywa do Drezna w Saksonii. Niestety podupada na zdrowiu i umiera 15 marca 1864 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu.